Cześć, witajcie. Zapraszam na kolejny odcinek poświęcony testom starych, radzieckich, rosyjskich, ruskich obiektywów, jak to woli. Bohater tego odcinka przybył do mnie w stanie, wyobraźcie sobie, nowym, po 30 latach albo więcej właściwie od wyprodukowania. Kupiłem go w Rosji, w Moskwie. Jest w stanie idealnym, jak widzicie, w oryginalnym opakowaniu, także przy okazji też unboxing. No jest to straszne maleństwo. Zobaczcie to jako żart bardziej. Mamy dwie 50 na ekranie, Sigma 50 Art 1.4 i Industar 50-2. No różnica w gabarytach jest, słuchajcie, porażająca. Zobaczymy też, czy różnica w jakości taka będzie. Nawet w porównaniu ze złotówką nie jest za duży, ale wykonany jest bardzo porządnie. To jest oczywiście metal i szkło. Także jest bardzo taki, no, miły w dotyku, oczywiście od razu sprawia wrażenie solidnego elementu optycznego. Choć to jest duże maleństwo, no to co? Ma podstawowe dwa pierścienie, ostrość i ten pierścień chodzi fajnie, płynnie, z dobrym oporem i pierścień przysłony, który w mojej sztuce chodzi ciężko. Na dodatek jest umieszczony w taki sposób, że korzysta się z niego naprawdę słabo, a w trakcie fotografowania, no, trzeba uważać, żeby po prostu nie włożyć palca w szklany element, ten zewnętrzny, bo będziemy mieli piękny odcisk. Ale wystarczy gadania, bierzemy się za testy ostrości w warunkach studyjnych. Ok, mamy już mój tradycyjny wzornik. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że ze względu na minimalną, sporą odległość ostrzenia nie jestem w stanie wypełnić obrazu kartką A4, w związku z czym słabo widać, czy on jakoś winietuje istotnie, czy nie. Nie bardzo widać tą winietę, ale no taki pierwszy rzut oka na ostrość zupełnie nie jest zły. I zobaczcie, centrum kadru przy maksymalnym otworze 3,5 wygląda nieźle. Nie jest może super, hiper ostre, ale naprawdę nie ma tutaj jakiejś większej lipy. Brzeg, no brzeg nie ma szału, jest słabo ostro, no może nieduże mydło, ale jednak. Dobra, przymykam do 5.6 i patrzymy na środek. Środek super ostry, B0 przyczepiania się do czegokolwiek. Widać było też, że wzrosła jasność obrazu, czyli też jednak jakaś winieta jest i ona uciekła. Na brzegu kadru jest bardzo ostro, chociaż chyba jeszcze nie super idealnie, no na pewno lepiej niż na 3,5. No ale trzeba obiekty przymknąć dalej, zwłaszcza że myślę o nim w kierunku makro, więc zaraz zobaczymy sobie przysłonę 8, o właśnie teraz, i zobaczmy tutaj centrum. No i słuchajcie, na 8, wow. No jest po prostu ostry, absolutnie jak żyletka, więc tutaj tu daje radę. Przymknięty, więc myślę, że do makro 8 to będzie fajna przysłona i brzeg jest, słuchajcie, też jest bardzo dobry. Czyli w całym obszarze mamy z takiego maleńkiego szkiełka naprawdę ostry obraz przy przysłonie 8. Wiadomo, że do chodzenia i robienia plenerów to nie będzie problem, do robienia jakichś portretów to już tak, bo nie rozmyjemy tła. No ale dobra, 16. Przysłona 16, no widać dyfrakcję, troszeczkę jest bardziej miękko w centrum niż było na 8, ale to nie jest jakaś straszna różnica i myślę, że zupełnie jest względnie ok. Na brzegu kadru też jest ostro nadal przy 16, czyli można sobie przymknąć to szkło, nie będzie jakiegoś dramatu, ale 8 to jest ten sweet spot i jeżeli chcemy super ostre zdjęcia z tego obiektywu, no to trzeba przymknąć przysłonę do 8. Tutaj porównuję Wam jeszcze szybko brzeg kadru. Tak wyraźnie widać, że przy 3,5 brzeg jest lekko mydlany i to jest słaby wynik, bo to już jest przecież dość ciemny obiektyw w takim zakresie. Obiektyw zapięty do aparatu wygląda w gruncie rzeczy śmiesznie, taki jest maleńki, tu większość masy stanowi właściwie adapter do erki, ale no co, można się bawić, tak, zdjęcia da się zrobić, oczywiście nie ma żadnych problemów tutaj z opieraniem się lustra czy czegoś takiego, bo lustra nie mamy, jest jeszcze adapter, więc spoko. I tak to, co mówiłem wcześniej, słuchajcie, steruje się ostrością spoko, natomiast sterowanie tym pierścieniem od przysłony jest, no, trochę upierdliwe tak naprawdę w tym obiektywie i na to trzeba uważać i spokojnie te rzeczy wykonywać i już. Sama jakość obrazka naprawdę jest ok, są ładne kolory, takie całkiem nowoczesne, fajne nasycenie, nie ma takiej mgiełki, jaka często występuje na starych obiektywach albo utraty kontrastu, także jeżeli chodzi o kolory, to ja jestem z niego bardzo zadowolony. Tu jeszcze zdjęcia z Canona 90D, którego sprzedaję właśnie, ale kolory też są fajne. Na matryca APS-C to jest troszkę dłuższa ogniskowa, wtedy w kierunku portretu. Jeżeli chodzi o jakieś takie zbliżenia natury, to oczywiście można je robić, ale te powiększenia nie są szczególnie duże. Do portretu można rozmyć tło, nawet widać tam lekki swill i bokeh, ale w tym zakresie są też lepsze obiektywy. tak jak mówię, można sobie tło rozmyć przy tym maksymalnym otworze. To, co rzuca się w oczy w tym szkle, to jest oczywiście flara i ona jest gigantyczna, słuchajcie. Odwrócenie go pod słońce to jest natychmiast efekt, który jest w gruncie rzeczy szalony. Tutaj, słuchajcie, taki kawałeczek filmu. Przy okazji widzicie, jak stabilizuje matryca w R6, że obraz się nie trzęsie, i odwrócenie pod słońce to natychmiast jest wchodząca flara. No można ją sobie później twórczo jakoś wykorzystać, ale takie proste robienie zdjęcia pod słońce jest po prostu niemożliwe. Na dodatek ta flara, słuchajcie, jak się steruje ostrością, to ona się kręci z całym tym obiektywem, więc jest pełne szaleństwo tego, co się dzieje na obrazie, i trzeba brać to pod uwagę. Czyli do robienia zdjęć pod słońce tylko w specjalnych zastosowaniach, kiedy chcemy sobie tą flarę w jakiś sposób wykorzystać, no to możemy osiągnąć taki efekt, który normalnie trzeba by było robić w Photoshopie, a z tego obiektywu samo z siebie wychodzi. Czasem może być to nawet ciekawe, więc nie mówię, że jest to jakaś wielka wada. Trzeba sobie po prostu zdawać sprawę, że tak się w tym szkle dzieje i umiejętnie z tego korzystać, albo po prostu nie robić zdjęć pod słońce. No i dobra, makro. Słuchajcie, to jest widok w tej chwili bez żadnych pierścieni, czyli maksymalna odległość ostrzenia, zdjęcie i takie powiększenie, a właściwie brak powiększenia można uzyskać. Jeżeli się założy pierścienie, oczywiście jest lepiej. Tutaj mamy obraz z jednym pierścieniem 12 mm. Teraz mamy już dwa pierścienie założone, czyli razem jest tam 30 kilka milimetrów pierścieni dorzuconych, więc to powiększenie już jest fajne. Ostrość jest fajna, naprawdę nie ma się czego czepiać. Tak wygląda taki mini setup, tu już założone 3 pierścienie, czyli za chwilę będziemy mieli maksymalne powiększenie na ekranie, więc zobaczycie, co można wyciągnąć z tego szkła. No i takie powiększenie właśnie możemy wyjąć. Wydaje mi się, że jest to co najmniej 1:1, a może nawet trochę więcej. Ostrość i szczegółowość naprawdę jest dobra. Ok, żeby nie przedłużać, pora na podsumowanie. Szkiełko jest śmieszne, małe, fajne, niezbyt wygodne w posługiwaniu się, ale to nie jest wielki problem. Można go mieć, ale można też moim zdaniem mieć inne szkła, więc tam za stówkę powiedzmy można sobie kupić takiego Industara, płacić za niego więcej chyba nie ma sensu, bo można znaleźć coś ciekawszego i do makro, i do zwykłych zdjęć. Ja na koniec jak zwykle zachęcam do subskrybowania mojego kanału i proszę Was o lajki, jeżeli podobał Wam się ten film. Cześć, trzymajcie się!